No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, pora na kolejny tutaj odcinek z gry Age of Empires 4 z meczy rankingowych. No i lecimy dalej tutaj w piąty sezon, widzicie na razie ranga srebro 3, najwyżej w tym sezonie złoto 1. No musimy dobić do złota 2 minimum, taki jest cel, jeszcze 4 tygodnie zostały. Ostatnio gram Anglikami, no będę starał się, chyba nadal trzymać Anglików. Chociaż jeszcze tutaj, no dobrze mi podpowiadaliście tam, że mógłbym spróbować tymi Niemcami jeszcze, czyli tym Świętym Cesarstwem Rzymskim zagrać na dwa centra miast, bo tak w sumie nie próbowałem jeszcze. Nigdy, no to też mogło być ciekawie właśnie, tymi Niemcami na dwa centra miast, tak wiecie, w miarę szybko to drugie, żeby zbudować i potem, żeby mieć takie, no mocniejszą produkcję, no to też mogłoby być, no to mogło być spoko, mi się wydaje, właśnie tymi Niemcami na dwa centra miast. To może... Zobaczymy, jak pójdzie nam tutaj tymi Anglikami. Może na drugi mecz zmienimy taktykę, no. I spróbuję tak zagrać, chociaż no to też by był trochę eksperyment, bo nigdy tak nie grałem, nie? Więc akurat jeśli chodzi o tych Niemców, to na jedno centro miast i po prostu jak najszybciej dojść do tego budynku Pałacu Murgrabiego i wiecie, i tą zwiększoną produkcję piechoty. Ale faktycznie tam może jakbym poszedł w te dwa centra, to jakoś fajnie by to wyszło. No, trzeba było kiedyś spróbować na suchu, może z komputerem zagram czy coś. No wiecie, bo to trzeba rozkminić dobrze też, w której minucie budować, co i jak, nie? Żeby nie skopać taktyki. Bo wiecie, w tych meczach rankingowych to naprawdę największym przeciwnikiem to jesteśmy sami dla siebie, no. I nasze błędy tutaj odgrywają kluczową rolę. Kurczę, jakiś ziomek, zobaczcie. Jakieś dziwne tutaj znaki. Święte Cesarstwo Rzymskie. On Świętym Cesarstwem będzie grał chyba. Chociaż nie, tu grał znowu chyba Abbasydami. I wygrał. Tu też Abbasydami. Też Abbasydami? No to raczej Abbasydami chyba będzie grał, no zobaczymy. To ja nie zmieniam, trzymam tych Anglików. Oni są dość elastyczną nacją. No zobaczymy. Abbasydowie. Święte Cesarstwo Rzymskie. No. Trochę słabo, bo akurat Święte Cesarstwo Rzymskie jest dość dobrą kontrą na Anglików, ale no zobaczymy. Postaram się go szybko zaatakować, nie? To wtedy powinno być dobrze. Święte Cesarstwo to nawet tak koło 10 minuty gdzieś trzeba atakować. 11. Bo on będzie jak najszybciej chciał przejść do trzeciej epoki. Żeby mieć ten pałac Murgrabiego. Ciała z jarła. Lidera! Dobra, tu młyn, dobra, tu gdzieś domki. Tu jest złoto. Ten widzę ominął owcę jedną. Tutaj. Kurde, jedną owcę tylko zebrał nasz ziomek. Dobra, to podjedź po tą chociaż. Yeah.
Beweda. Yes, sir. Yeah. Coś kurde chłopów jakbym nie robił. Przez chwilę. Tutaj temu świętemu cesarstwu to nie będziemy mogli pozwolić za długo grać, bo wiecie, jak on dojdzie do tego budynku Murgrabiego, to będzie przekichane. Trzeba jak najszybciej go zaatakować. O, zobaczcie, jak ładnie zebrał owce. No niedobrze. Stawiajmy już tą salę rady. Owiec nazbierał. No, cienko to widzę. Jeśli chodzi o to zbieranie owieczek. No dobra, niedługo młyn trzeba będzie tu stawiać. Wiecie co, może na chwilę dam tych 5. Niech oni tu też stawiają. Żebyśmy chociaż na chwilę naprawdę mocno tu podkręcili to przechodzenie do drugiej epoki. No dobra, wracajcie do zbierania drewna. Żebyśmy zrobili taki czas na poziomie 5 minut. Bardzo zbliżony czas. Uciekaj. Bardzo zbliżone czasy przejścia. Kurde, znowu przez chwilę chłopów nie robiłem. No, to są takie błędy trochę niewybaczalne. Siedmiu tylko do jedzenia, też mało strasznie. Dobra, tu już pod młyn niech idzie chłop. 13, dobra, za dużo trochę do tego drewna znowu. Ty już może ten młyn stawiaj. O. Postawmy te drugie koszary, żeby już mieć też z głowy. Widzicie, na razie dwóch łuczników tylko naprawdę słabo. Mamy młyn, zróbmy kółko. Strele fuse.
Dobra. Oj, ci zobaczcie, nic nie robią. No i co, teraz trzeba było zbudować targ. Zbudujmy ten targ. Dobra, mamy młyn. Znaczy nie młyn, tylko targ. Później też trzeba będzie, dobra, to później jeszcze zbudujmy, żeby mieć już z głowy te budynki takie konieczne. Sześciu żołnierzy, na razie mało. Jedzenia musimy mieć więcej. Ewidentnie nam brakuje. Odkryliśmy, dobra, ogrodnictwo. Dobra, pora zacząć stawiać powoli farmy, myślę. Chodźcie wy. Chyba są czterech. Raz, dwa, trzy. Cztery farmy, proszę. Piąta farma. Anglicy generalnie mają bonus do zbierania tego żywności na farmach, także korzystniej jest stawiać młyny niż zbierać z krzaków. Tu może postawmy. Drugi młyn. Kurde, już 10 minuta prawie. Ja go powinienem za chwilę atakować dosłownie. Słabo z czasem stoimy. Zobaczcie, ma tylko 11 ludzi. O. Dobrze, zabiliśmy mu skauta. Tyle dobrego. Tu mamy kolejnych czterech. Zróbmy tutaj cztery farmy. Dobra, mamy 13. Coś zaczyna się powoli ruszać. Trzeci młyn trzeba postawić. Tutaj, powiedzmy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Tu jest 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, nie mamy drewna już. Drewna nie mamy na więcej. Dobra, do złota chłopów. Rzucać. Jeszcze tu by się tam domki przydały jakieś. No ja was tu mam. 22, mało. Dobra, tego zwiadowcy wyślijmy. Zobaczmy, co się u niego dzieje. Dobra,
Fajnie, że tutaj żywnościowo się zabezpieczyliśmy dość. O! Dwóch pikinierów jakiś. Prałat. Dobra, chyba lecimy wieczorem, bo tutaj jest trochę lipna sytuacja. Dobra, lećmy z atakiem. Bo już jest, zobaczcie, 13 minuta się zbliża. No, pokaż jakie ty masz wojsk. Jakiś jeden chłopek? On nie ma wojska prawie. Już widzę. Przechodzi, przechodzi. Mur grabiego? Nie, katedrę buduje. To jest chyba chujowy budynek, mi się wydaje. Dobra, ale to śpieszmy się. On przechodzi, także on wszystko zainwestował w przejście, więc tak jak wam mówiłem. Może nawet od tamtej strony powinienem go walić, w sensie od wzgórza, ale to już za dużo roboty tam. Obchodzić to naokoło. Co ja chciałem? Drewna kupić. Dobra, możemy przejść też. Dobra, to przejdźmy. Kurde, dociera do ryzanków. Chciałem drewna kupić, żeby jeszcze tarany zrobić, nie? Mamy jeden taran tylko. Dobra, weźmy dwa taranki, zobaczymy co pokażemy. Musimy atakować tak czy siak, jest późno, szybciej to powinienem zrobić. Dobra, chłopów mamy. Dobra, budynki. O, tego zabić. Prałatu. Dała tu prałatu pozabijać. Rzucać wojsko. Chłopów, chłopów. Odbudowuję, próbuję odbudować to. Fajnie gra. Dobra, wiecie co? Tu zakolejkujmy tych. Chłopów, wiecie, żeby coś mi robili. Wy tu. Oj! Kurde, widzicie, tak to jest. Na chwilę zostawiłem. Niedobrze, nie wygramy tego chyba. Nie, niepotrzebnie tych tam nawet posyłam już. W tym momencie jest trochę przegrana sytuacja. Co by tu wykombinować? No dobra, to stajnie stawiajmy. Raz, dwa, trzy stajnie.
No, już widzę, że mecz się rozciągnie na dłuższy okres czasu. Czyli dla nas raczej niekorzystnie. Chociaż mamy dwa centra miast, jakby. W sensie dwa budynki produkujące chłopów, nie? Ulepszajmy trochę te budynki, wiecie. Dobra. Zróbmy trochę tej jazdy. Zróbmy trochę domków, no bo co? Drewna mamy mało. Widzę. O. Tym się złoto skończyło i złoto jest niestety dość daleko. Jeszcze nie mamy na kopalni. Jaka masakra. Dawać to drewno. Bierać. Dobra, mamy. No i lecieć tu. A, jeszcze powinniśmy to odkryć, Akademię Wojskową. No, tu się skończyło, ja wiem. Tu gdzieś zamek może postawmy. Tych zróbmy na trójkę. Wyślijmy ich tam. Jakiś atak spróbujemy zrobić. Taki, wiecie, typowo na chłopstwo, nie? Dobra, tych tym będziemy może atakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Daj mi taki atak na chłopstwo, nie? Jazdą w sensie. Ma piechotę. Kurde, no nie mamy znowu drewna. Co jest z tym drewnem, do cholery? Ci nie mają co robić. Dobra, idźcie do drewna. Ciągle nie mam na tarany. No. Dobra, wyjedźcie od drugiej strony. No tu powinno być jakieś wejście na to wzgórze. O, dobra, jest. Proszę. Sobie puszczę. Pięknie mu chłopu wjechałem. Wow. Dobra, wy tutaj szybko. Jazda od drugiej strony. Jeszcze może chłopów trochę pozabijać. Dobra.
Dobrze mu chłopów wybijam. Oj. No ale coś on, kurde, pokonał moją piechotę. Jak to możliwe, że ja tyle miałem tej piechoty? Dobra, wycofać się. Dobry wypad pod kątem jakby zabicia mu chłopów, ale generalnie słabo. Wiecie co? Trzeba podjąć radykalne kroki. Typu przejście do ery imperiów, mi się wydaje. Dobra, pałac w Berkshire, postawmy powiedzmy tutaj. Znowu teraz drewna mam pełno. Wiecie co? Zróbmy trochę budynków znowu dla uczników. Za 4. Sporo ma tej piechoty. Zróbmy może trochę kuszników. Something to Shaitan. Aggress at yourself. Jakby mnie teraz zaatakował, to trochę by lipa była jednak. Może zróbmy jazdy trochę, w sumie. No, zaraz przejdziemy. Dobra, jest era imperium. Wy idźcie od razu do złota. A tu zacznijmy produkcję kanonierów. Jeszcze by nam się jeden młyn przydał, mi się wydaje. No, to chyba go zaskoczyłem trochę tym przejściem. Ale co, to jeszcze nam nie gwarantuje zwycięstwa. Ja bym jeszcze kamienia pozbierał w sumie. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To odkrycie by nam się przydało zrobić. Dobra. To nam będzie złoto produkowało jeszcze. Jedzenia dużo zbieramy, drewna sporo, złoto nieźle, okej. Okay. Jest przyzwoicie. I dajmy pod trójkę. O, złota mamy. Dobra, sprzedajmy trochę tego drewna. Dobra, jeszcze. O, dobrze. Teraz narobimy jazdy. Aha, tu mamy tych kanonierów. Dobra, dajmy tych kanonierów też. Mało znowu mamy trochę do... Chyba tylko koszary mamy. Ja bym jeszcze koszar nastawiał. Jeszcze zbudujmy z 5 tych koszar. Wychodź tak do jedzenia jeszcze. No dobra. I co by tu jeszcze te zakłady artyleryjskie ze 2 może? Tu drewno budować. Yeah, yeah.
Jeszcze wiecie co? Uniwersytet by nam się przydał. Dobra. To jest ta nasza piechota, tak? Mamy kilku strzelających, mamy... Dobra, jakaś tam obrona jest. Wiecie co? Póki on nie przeszedł, może zaatakuje go tą jazdą. Póki on, wiecie, nie przeszedł do kolejnej epoki. To chłopstwo, do czego? Dobra, dużo musimy dać do drewna jeszcze. Powiedzmy z 15. Wy jeszcze mi domki zbudujcie. I jeszcze bym... A, dobra, mamy te zakłady artyleryjskie. Tu bym, kurde, mangonelę postawił. Jedną tylko możemy na razie mieć. Dobra. Lećmy z atakiem. Lećmy z atakiem. Mamy 16. Zobaczcie takich ulepszonych już jeźdźców. Piechoty chyba mamy mało, tak mi się wydaje. Oj, coś tu musi mieć, bo nie mogę przejechać. A zobaczymy, mur postawię. Tak, postawił mur. O kurde. No wiecie co? I dawać tą jazdę. Dobrze rozdzielone to miałem wszystko. Zniszczyć. O. Trebuszety jeszcze ma. Wow. Ile sobie narobił trebuszety? Wszystkiego. Trzeba wszystko niszczyć, bo to jest drogocenne. To jest drogie wszystko. Ale wygrał i tak. Kurde. Strasznie mocni są ci zbrojni. No dobra. 32 nic nie robi. Co? Chodźcie gdzieś, kurde, tu. Tylko nie tak, do cholery, no. Tu lećcie. Jazdy mamy sporo tylko. Jeden mangonel. Dobra, zróbmy. Kilka mangoneli przynajmniej. 4. Na tą jego piechotę. Piechotę mocniejszą od mojej. Kanonierów trochę zrobimy. Dobra, mangonele się robią. Zróbmy też jazdy trochę. Czy ja zrobiłem biologię? Nie zrobiłem biologii chyba. O kurde, do Tardery Imperiów, ale słabo. Ale słabo. Teraz przydajmy trochę jedzenia. Nie macie co robić. Hmm.
zróbmy tą biologię. Wiecie, to jazda będzie miała więcej życia. Chyba żebyśmy poszli tak kurde w 50 gdzieś tych kawalerzystów i spokój. Trebusz, dobra, zróbmy jakiś jeden trebusz. Zaczynamy produkcję złota, większą, dobra, 500 na minutę, 200. Jedzenia strasznie dużo produkujemy tylko, a reszta raczej to słabo wygląda. Czemu tutaj tylko... Dobra, już podkręcamy, ta liczba na minutę. Piechotę mam mało. Dwudziestu mieczników jedynie. Dwa trebuszety. Jeszcze jazdy. Ile mamy? 27. Dobra, zróbmy taki porządny oddział tej jazdy z 50, żeby to było taki miażdżący, wiecie, żeby to miało taki miażdżący atak, nie? Dobra, pora chyba jakieś zadania zaczepne zacząć realizować. Albo jeszcze, dobra, jeszcze uzbierajmy do 50 może tej jazdy. I dopiero. Chemię odkryjmy jeszcze. You ready for the next award? Intendant. Building to put an op. Naróbmy domków tak na wszelki wypadek. Dobra, mangonele. Ja wiem, pod piątkę. 5 mangoneli. To jest dość ładnie. Ale trebuszety jeszcze by się przydały. AZ2. Mieli 4 trebuszety. Tu mamy ładny oddział. Ja wiem, dobra. Wyjedźmy gdzieś stąd, już to miasto może. Trebuszety, a dajmy pod czwórkę, jazdę mamy pod trójką, tych mamy pod dwójką, pod piątką, dobra. Mamy to w miarę podzielono, dobra, limit populacji to znakiem już trzeba atakować. Już więcej i tak nie zrobimy. Dobra, dwójkę i piątkę przesuwajmy.
Ty mi może jakiś zwiad zróbmy czy coś. Ale ich wytniemy. Ale piękna rzeź będzie. Idealnie po prostu mi naszli dla wojska. Idealnie. Doskonale. Doskonale ich wyrżnęliśmy. Podciągać czwórkę, trebuszety podciągać do miasta. Wow, tu mają jakieś strzelające. Podciągnijmy trebusze. Przyjadą trebusze. To się zacznie zabawa wtedy. Dobra. 32 nic nie robi. A wy nic nie robicie. Tutaj idźcie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, naróbmy tej jazdy. Naróbmy strzelających. O kurde. Już mnie denerwuje, wiecie co? Zacznę go atakować gdzieś. Teraz pójdzie brama. Dobra, poszło. Do domki. Ciśniemy, ciśniemy. Dawać tych jeszcze. 205. Piszczą mi od tyłu. Jazdą ostro tam wjeżdżamy. Bez patyczkowania się. Kurde, no nie wygramy tego. Jeszcze kurde, dorzucać do pieca. Cały czas atak.
Dobra, wiecie co? Zróbmy paru mangonelów jeszcze. Do boju na to centrum miasta, kurde, wszyscy. No dobrze, pozabijać tych chłopów. Że nie planuje się poddawać. Dobra, jeszcze. Róbmy cały czas jazdę. Róbmy strzelających. Piechoty by się też przydało trochę. Dobrze, tutaj w tym odcinku mamy dobre zaplecze gospodarcze. Widzicie, jak to wygląda. Trochę za dużo wojska straciliśmy na to wszystko. Mógłby tak zniszczyć fajnie. Jeszcze mu chłopów wymierzyć atak. Też mam prawie znowu maxa, jeśli chodzi o ludność. No dobra, trochę ma tego wojska bez przesady. Idziemy z atakiem zaraz znowu. Tych dajmy jako dwójkę. Dużo mamy bardzo strzelających. Mamy mangonele. Dobra, idźmy z atakiem. Mangonele pod piątkę. Jazda pod trójkę. Standardowo. Dużo mamy strzelających, fajnie. Oj! Walcie z mangonelami, szybko. Dobrze. Pięknie, jak do kaszy, tak jest. Tu na te budynki się. Jest ciekawie. Ciekawie, ale przydałyby się tam jakieś trybuszety czy coś, albo ci niech zrobią. Ready for soon.
Mam marne szanse, coś mi się tak wydaje. Ale się przeciągnęła rozgrywka, co? Poddaję się. Jest! Jest zwycięstwo. No. To jest pierwszy od dawien dawna taki długi, długi mecz wygrałem. Ale no, wydaje mi się, że tym razem dobrze rozegrałem to na długi dystans. No, postawiliśmy dużo tych budynków produkcyjnych, a to jest, kurczę, ważne, wiecie. Pod piechotę, pod strzelców, pod tego. No i zrobiliśmy trochę tych mangoneli. To też jest ważne, kurczę, żeby mieć tą artylerię. No. Poddał się w końcu, no bo to już tak wyglądało dla niego średnio. Dość mocno ścięte te podstawy rozwojowe. No, bardzo się zbliżyliśmy do złota jedynki. Myślę, że fajny mecz. No dobra. Old Gamer. No tutaj w całkowitej liczbie jednostek mieliśmy przewagę cały czas w zasadzie. W liczbie mieszkańców, no to też ukształtowaliśmy się na takim poziomie powyżej 74, czyli pewnie gdzieś koło 80. On doszedł do 60 tutaj max. No z tym, że ja go też ciąłem tymi moimi atakami, mu ciąłem tych chłopów. On widać nie odbudowywał się należycie. Tu już też miał pod koniec, zobaczcie, miał... No, na koniec miał 37 chłopów, jak się poddawał. No to też tu była ta przepaść taka produkcyjna, bym powiedział. No. W żywności zdecydowanie wygraliśmy. Całkiem sporo złota zebrał, kamienia, drewna. No, generalnie myślę, że dość fajny meczyk. No dobra, także to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego, cześć!